Jeżeli czegokolwiek zazdrościłem w życiu, nigdy nie zazdrościłem majątku i pieniędzy. Bo sobie myślę, on jest zdolniejszy ode mnie, to zarabia dużo. A mnie wystarczy to, co mam i chwała Bogu, zawsze mi wystarczało. Natomiast zazdrościłem wiedzy. Mnie tak denerwowało na przykład, że naokoło jest pełno ludzi mądrzejszych ode mnie. Ja przychodziłem do domu, jak chwyciłem jakiś temat, to w nocy siedziałem. Wojna wybuchła, ja miałem 14 lat. Oczywiście niemożliwe jest, żeby przeżyć wojnę bez śladu. Natomiast wojna miała wpływ na mój wybór pośrednio. Ja wybrałem studia medyczne pod absolutnym wpływem matki. Nie brałem w ogóle tego pod uwagę. Wydawało mi się, że jestem zbyt wrażliwy. Jak zobaczę człowieka chorego, to zapomnę o praktycznym działaniu, a będę patrzył na człowieka chorego. Natomiast matka powiedziała mi, że właśnie taki jest potrzebny lekarz, żeby był wrażliwy na nieszczęście ludzkie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, argument, który przesądził o moim wyborze, to było to, że matka powiedziała: słuchaj, ile z naszej rodziny ludzi w czasie wojny zginęło? Nikt nie był lekarzem, ponieważ lekarz, nawet w czasie działań wojennych, zawsze jest z tyłu, nie jest na pierwszej linii frontu. Nawet student jest z tyłu, jako sanitariusz pracuje. I w związku z tym to wszystko razem powinno być wzięte pod uwagę i powinieneś złożyć dokumenty na studia medyczne. Ojciec był rozstrzelany, matka była sama, czworo dzieci. Byliśmy bardzo mocno związani z matką. Wyjąłem dokumenty z Politechniki, przeniosłem na sąsiednią ulicę, przeniosłem we Wrocławiu dokumenty do egzaminu wstępnego na medycynę. Po pierwszym roku, w połowie drugiego roku, byłbym tych studiów nie zamienił na żadne inne. Jak zacząłem się uczyć anatomii na pierwszym roku, wiedziałem na drugim roku, że będę lekarzem i wiedziałem, że będę chirurgiem. Ze studiów została mi jedna rzecz, mianowicie formowanie się przyjaźni, co było wtedy bardzo ważne, bo nigdy nie było wiadomo, z kim się rozmawia. To był rok 48-52, także to wtedy, w 48 roku rozpętał się już terror bolszewicki. Myśmy nie wiedzieli, z kim się rozmawia i jeżeli, a człowiek bez otwarcia się wewnętrznego był zmęczony. Wspomina człowiek te czasy jako piękne, mimo tego, że ja byłem głodny na studiach. Ja byłem głodny na studiach. Biedny kompletnie, ale wspomina się dlatego cudownie to, że to był człowiek młody. Mimo strasznego terroru już na studiach chodziłem na fikcyjne procesy. Ja przychodziłem do domu i bezradny, bezsilny płakałem po nocach. Co oni z tymi ludźmi robią? Przed wojną była matka operowana w Lwowie i ja to ciągle pamiętałem, bo później była rehabilitacja w domu i tak dalej. To jest pierwsze. A druga rzecz, chirurgia to jest sposób leczenia, który cudownie, natychmiast rozwiązuje problem. Usuwa choroby na przykład. Natomiast wewnętrzne choroby, wszystkie inne działy i tak dalej, i tak dalej. Czasami bardzo efektywne i bardzo dobre, ale to jest długotrwałe. A chirurgia to jest jedyny dział, który rozwiązuje problem natychmiast. I zawsze byłem w ten sposób nastawiony, żeby efekt jak najszybciej uzyskać. Naturalnie później w życiu przyzwyczaiłem się do konsekwentnej, powolnej pracy, jak chodzi na przykład o naukę, ale już wtedy nie zrywami, nie impulsem, nie temperamentem, tylko praca konsekwentna, krok po kroku, krok po kroku. W klinice, którą kierował pan profesor Jerzy Rutkowski, mówił w ten sposób, że jeżeli nie będziecie się uczyć, jeżeli nie będziecie znać historii, kultury, filozofii, etyki i tak dalej, to możecie być nawet dobrymi rzemieślnikami w tym pięknym rzemiośle jakaś medycyna, ale nie będziecie nigdy pełnymi inteligentami. I w związku z tym ja już na studiach zacząłem przeglądać jakieś filozoficzne książki, jakieś etyki, to co było dostępne w ogóle w tym czasie.
No i tak się stało, że mnie nauka zaczęła sprawiać przyjemność. Ale doszedłem do innego wniosku, i to jest mój wniosek osobisty, że uczyć się wtedy trzeba, kiedy człowiek musi. Bo jak nauka zaczyna sprawiać człowiekowi przyjemność, to jest za późno na naukę. Inna percepcja jest w wieku 35, 40, 45 lat, a 60 czy 70. Jest inna przyswajalność wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Poza tym człowiek nie rodzi się ze skłonnościami do nauki. To jest kwestia samodyscypliny, to jest kwestia wyrobienia sobie chęci. Mimo 60 lat pracy ja się czuję w pewnym sensie upośledzony, niedouczony, dlatego że są tak dynamiczny rozwój, tak astronomiczne osiągnięcia medycyny, że po prostu chirurg nie bardzo się orientuje. I dlatego tu i ówdzie chcę podpatrzyć, albo porozmawiać, albo się czegoś nauczyć, żebym nie umarł w nieświadomości, co się dzieje w medycynie, co się dzieje na świecie. Najważniejszą rzeczą i najważniejszym zawodem młodego człowieka jest to, że jeżeli zderza się z rzeczywistością, to ta rzeczywistość nie ma odbicia w tym, czego on się uczył. Bo nauczyciele wszczepiają bardzo mądre zasady. Nauczyciele pięknie mówią. Ja już wnuki mam, które kończą medycynę. Pięknie nauczają. I nawiedzony tymi wszystkimi zasadami młody człowiek wchodzi w rzeczywistość. I ta rzeczywistość drastycznie nie zgadza się z tym, czego go nauczyli. To jest pierwsze mocne uderzenie. Z praktyki osobistej znam to zagadnienie. Znam to zagadnienie. Dlatego każdy musi bardzo uważać na to, żeby w jakiekolwiek uzależnienia, czy to od alkoholu, czy to od jakichkolwiek narkotyków, czy to od innych środków uzależniających człowieka, bardzo ostrożnie i bardzo z dużą dozą, że tak powiem, ostrożności podchodzić. Nikt nie jest w stanie zapobiec temu, jeżeli ktoś chce. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, może chcieć tego, czego próbował. Raz, czy drugi, czy trzeci spróbuje i już chce. To jest chronione w szpitalu, bo są kasy pancerne. Lekarz do tego ma dostęp. Ja jeszcze raz podkreślam, ja nie znam skali zjawiska, ale mam smutne w tym względzie doświadczenie. Ja 3 razy w życiu wypisałem opinię lekarzowi, moim wychowankom, który startował na stanowisko ordynatora. Ale tylko powtarzam, 3 razy w życiu. Zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji. I to jest w moim przekonaniu najwyższa nota, jaką można lekarzowi dać. To świadczy o zasobie wiedzy, doświadczenia, ogromnego doświadczenia, zaangażowania psychicznego i tak dalej, i tak dalej. Wiedza i doświadczenie stanowi rozum lekarski. Decyzja, szczególnie w chirurgii, ma podstawowe znaczenie. Ja byłem na praktyce po 3 roku, to na wozie przywieziona została chora do szpitala. I pan doktor Leszczyński, ordynator i dyrektor szpitala powiatowego, przyszedł, spojrzał na tą chorą i mówi do siostry zakonnej: przygotuj tam szybko do operacji. A ja się go później pytam, byłem po 3 roku na praktyce, ja się go później pytam, jak pan doktor rozpoznał, że ona jest do operacji, przecież pan jej nie badał. A on mówi: ponosie, synku, ponosie. I później czytam, przy zapaleniu rozlanym otrzewnej naturalnie jest zaostrzenie rysów. Zaostrzenie rysów, zapadnięte policzki, blada skóra, nos wydłużony się wydaje i tak dalej. I to niby, ja myślałem, że tak na odczepne mi to powiedział, a on mi powiedział bardzo cenną rzecz. Trzeba na chorego spojrzeć, trzeba widzieć, tak jak na froncie. Nie idzie się do tych, co głośno krzyczy, tylko do tego, co cicho leży. Jesteśmy dziećmi epoki, z dziećmi jest różnie. Są lepsze dzieci i są gorsze dzieci. Ale co pozostaje i co powinno pozostać raz na zawsze? Kardynalne zasady
nieprzemijających wartości. Nieprzemijających wartości. Mówimy, że mamy wolny wybór. Tylko jeżeli dokonujemy wyboru, to trzeba wiedzieć między czym a czym. Bo nie można dokonywać wyboru między materialną rzeczywistością, a czymś nieznanym. Tak przygotowuje w zakresie podstawowych wartości dom rodzinny. Dostaję szału, jak się spotykam z koncepcjami likwidacji rodziny, instytucji rodziny. Taka propozycja padła w Szwecji i niestety taka propozycja pada u nas też, że wszystkie nieszczęścia pochodzą z instytucji rodziny. Dlaczego? Dlatego, że rodzina to ma być zacofanie, to ma być stare zasady, to ma być dyscyplina. Rodzina to jest atmosfera. Rodzina to jest nauczenie dziecka czy młodzieńca zasad, według których on nie musi żyć, ale według których on wybiera wartości, według których chce żyć. I to jest dom rodzinny. Domu rodzinnego, ciepła i wpływu domu rodzinnego nic na świecie nie zastąpi. I w domu rodzinnym ukształtowały się pewne wartości, którymi się kieruje człowiek przez całe życie. I jeżeli lekarz chce leczyć kompleksowo, chce być w pełni lekarzem, to musi uwzględniać to, że człowiek jest strukturą cielesno-duchową. Jeżeli, takie jest powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch, można sparafrazować to, w chorym ciele chory duch. A więc lekarz powinien równocześnie leczyć ciało i ducha. Dawniej mówiło się, że lekarz leczy ciało, a ksiądz leczy ducha. A teraz niestety jest boleśnie inaczej. Mianowicie leczy lekarz ciało, a ducha leczą znachorzy. Kiedyś jeden ze starszych lekarzy powiedział mi, że wartość lekarza poznaje się po szerokości biurka. Ja mówię, jak to po szerokości biurka? A on mówi, dobry lekarz to ma wąskie biurko i bezpośrednio z chorym człowiekiem blisko rozmawia. A kiepski lekarz, mimo tego, że fachowo może być dobry, zawodowo może być dobry, to ma bardzo długie biurko i rozmawia z dużym dystansem z chorym. Ale lekarz powinien być człowiekiem dobrym. Co to znaczy? Dobry to nie jest przymiotnik w moim odczuciu. Człowiek dobry to jest definicja streszczająca wszystkie wartości składające się na dobro. I taki człowiek, jeżeli jest lekarzem, to on będzie rzeczywiście leczył i duszę, i ciało. On się zbliży do człowieka. On wytworzy atmosferę taką, że chory będzie uważał, że on razem z nim załatwia sprawę, że ta choroba jest naszą wspólną sprawą, i chorego, i moją. Jeżeli chory przychodzi do szpitala, to niczego nie pragnie tak jak białego fartucha. Ja widziałem chorych, którzy pogłaskani przez lekarza po twarzy zapłakali. On niczego nie pragnie, tylko białego fartucha. On ma strasznie dużo problemów, jeżeli jest zdrowy. Jak jest chory, ma tylko jeden problem. Problem swojego zdrowia. I on pragnie, żeby z tym problemem miał po prostu jakichś przyjaciół. I na tym polega ta łączność lekarza z tym, że jeżeli ma dobre serce, jeżeli jest empatyczny, jeżeli jest współczujący, chory momentalnie to wyczuje. Chory momentalnie to wyczuje. I mało tego, są nawet takie publikacje, że chorzy w zależności od psychologicznego stanu lepiej się leczą na choroby somatyczne, na choroby organiczne. To nie chodzi tylko o kształcenie zawodowe, tylko chodzi o kształtowanie człowieka, a ukształtowanie człowieka, na to nie ma książki, na to nie ma reguły. Ukształtowanie człowieka na przykład bardzo często powstaje przez psychologiczną łączność nauczyciela z uczniem. Ja miałem takich nauczycieli, którzy byli moim bożyszczem i których całe życie naśladowałem.
Jeżeli nauczyciel potrafi wytworzyć łączność między studentem a swoją osobą, to ma ogromny na niego wpływ. A jeżeli ma ogromny wpływ na niego, to takiemu młodemu człowiekowi można wszczepić różne zasady. Pierwsza zasada to jest taka, że rzeczą naczelną, przedmiotem, podmiotem, celem i nadzieją działalności medycyny jest człowiek. I tego nie wolno ani na chwilę gubić. Człowiek z wszystkimi atrybutami, które są właściwe temu człowiekowi. Młody lekarz powinien to mieć wszczepione od drugiego, trzeciego roku medycyny, wtedy, kiedy zostaje dopuszczony do łóżka chorego. Ja miałem przykłady, że chorzy wręcz spowiadali się ze swoich nieszczęść studentowi, który zbierał szkolny wywiad od chorego, prawda? Więc ta łączność z chorym jest pochodną psychologicznego portretu lekarza. A psychologiczny portret lekarza rzeźbiony jest przez nauczycieli. Niestety środki przekazu wiedzy są w tej chwili też tego typu, że oddalają nauczyciela od ucznia. Bo na przykład nauczyciel przychodzi, wyświetli 30-40 przeźroczy, czytając, co na tych przeźroczach jest i swoją funkcję spełnił. W moim pojęciu żywe słowo, trafiające bezpośrednio do studenta, jest najmocniejszym argumentem kształtującym jego osobowość. Związanie psychiczne studenta z nauczycielem jest podstawową rzeczą, która ułatwia ukształtowanie. Myśmy powinni i kształcić, i kształtować. I kształtować człowieka w tym sensie, to nie można się tego wstydzić, że medycyna to jest posłannictwo. To jest sztuka, ja wiem. To jest nauka, ja wiem. To jest praktyka i doświadczenie, ja wiem. Ale to jest również posłannictwo. Jeżeli ktoś czuje to posłannictwo wewnętrznie, to zawsze będzie dobrym lekarzem, bez względu nawet na to, czy pracuje na takim podstawowym, bardzo ograniczonym poziomie, czy na piedestale naukowym najwyższym. Oczywiście, izby lekarskie w tym kierunku tworzą ogromne wysiłki. Coraz częściej z inicjatywy izb lekarskich są różnorodne spotkania na temat etyki, na temat lekarza w stosunku do chorego, tego związku lekarza i chorego. Coraz częściej prowadzone są spotkania, sympozja na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Izba lekarska ma ogromną rolę. Ogromną rolę w tym. Może zarówno organizacyjnie, jak i bezpośrednio wpływać na poziom moralny, że tak powiem, lekarzy. Ja nie chcę być moralistą, ja nie chcę być kaznodzieją, prawda? Tylko ja mówię to, w co wierzę. Znakomity znawca Stanów Zjednoczonych, Gisorman. I on powiedział jedną rzecz. Prywatyzacja jest antydemokratycznym procesem. Bo jeżeli wszystko jest sprywatyzowane, decyduje o wszystkim pieniądz i dąży do tego i mówi wtedy nie można mówić ani o wolności, ani o prawach, ani o niczym, bo o wszystkim decyduje pieniądz. I teraz, jeżeli my dążymy do tej prywatyzacji służby zdrowia, to my działamy antydemokratycznie. A tak drastycznie wyostrzając problem. Ja widzę wielkie niebezpieczeństwo w ostatecznej ekonomizacji zdrowia. Ja widzę wielkie niebezpieczeństwo. Takie zasady były Henryka Forda z 1927 roku. Broszurka w Polsce wydrukowana, taka była, zasady Henryka Forda. Trzeba produkować dobrze. Trzeba produkować dużo. Trzeba produkować to, co ludzie potrzebują. A pieniądze mnie nie interesują, one same przychodzą. A więc działać dobrze, działać dużo, to, co ludzie potrzebują. Jak chodzi o lekarza, trzeba leczyć dobrze, trzeba człowieka rozpoznawać dobrze,
trzeba z nim utrzymywać psychiczną łączność, a pieniądze same przyjdą. I w związku z tym ekonomizacja i zwrócenie uwagi wyłącznie na dochody, na finanse, jest w moim pojęciu perspektywicznym błędem. Tu powinny być inne zasady. Kasy chorych wprowadził Buzek i te kasy chorych zaczęły funkcjonować, co najważniejsze. One zaczęły funkcjonować. Pieniądze na cele zdrowotne to są nasze pieniądze. Nam nie robi nikt łaski. My mamy do tego prawo. Nie może być taka sytuacja, żeby tak jak profesor Tołoczko kiedyś napisał, w tej chwili chory staje się klientem, a klient, który ma większe pieniądze, jest bardziej ceniony, bardziej mu się kłaniają. To wszystko, co powiedziałem, to jest drastyczna dehumanizacja medycyny. Oczywiście ma na to wpływ postęp techniczny. Rozpatrujemy wyniki określone przez maszyny. Rozpatrujemy wyniki określone przez aparaturę, ale nie przychodzimy do chorego, nie rozpatrujemy chorego, tylko chorobę. Człowiek jest strukturą psychofizyczną, cielesno-duchową i lekarz powinien kompleksowo, będąc bardzo blisko chorego, lekarz powinien kompleksowo rozpatrywać chorobę i leczyć chorego. I ciała, i ducha, i psychiki, i samej choroby. I nie widzieć samej choroby, tylko widzieć właśnie chorego z tą chorobą. Większość ludzi jest ratowanych właśnie przez postęp techniczny. Ale z drugiej strony, kto zawierzy technice, może tylko się tego spodziewać, co daje technika. Lekarz jest w grupie elitarnej w danym społeczeństwie czy społeczności. A tą elitarność dostaje się z mocy dyplomu, ale ją można albo stracić, albo zachować. I jeżeli będziemy dbać o elitarność zawodu, nie deklasowanie grup innych, tylko elitarność zawodu, my, to nasz zawód będzie nadal ceniony tak, jak jest ceniony, a mimo wszystkich perturbacji, mimo wszystkich zmian, nawet ustrojowych i tak dalej, to lekarz we wszystkich badaniach jest na pierwszym czy drugim miejscu, jak chodzi o szacunek społeczny. I jeżeli ten szacunek społeczny traci, to traci z własnej woli. Powinien pamiętać o tym, żeby go podtrzymywać. Podtrzymuje przez uczciwą pracę, podtrzymuje przez to, że w chorym człowieku widzi przyczynę, obowiązek, cel, podmiot i przedmiot działania.